Tomasz Sarara po DSF Kickboxing Challenge 17 po tej wojnie, bo chyba od tego zależy zacząć najważniejszej walce wieczoru, Kamili Jenel kontra Kamil Ruta. Jakieś twoje pierwsze wrażenia po tym? Nie wiem, tak dużo powiedziałeś na raz, że nie wiem co mam powiedzieć, chyba wszystko jak powiedziałeś. Się nie, podobało się super, tym bardziej, że po raz pierwszy miałem okazję być komentatorem, siedzieć bardzo blisko i wyjątkowo, szczegółowo obserwować każdą walkę. No i chyba zacznijmy od najważniejszego, czyli main event, naprawdę taka totalna wojna. Wygrał Jenel, nawet to w jakiś sposób przewidywałem, ale mimo wszystko chodziło o to, że była taka mega efektywna walka. Publiczności się podobało, wszyscy żyli już przed walką, bardzo dużo, znaczy trochę złej krwi było między zawodnikami, bardzo dużo emocji i no i co, emocje rozładowane, dobra walka, chyba wszyscy zadowoleni. To jeszcze o drugą walkę wieczoru zapytam, bo Róża Gumienna trafiała może częściej, ale z kolei rywalka według mnie bardziej precyzyjnie. I pytanie, jak ty stawiałeś na tą decyzję? Właściwa czy... Nawet w trakcie komentarzu twierdziłem, że Róża chyba niestety jest na przegranej pozycji. Ta rywalka była bardzo niewygodna. Naprawdę całkiem dobrze pracowała na nogach. W takim pewnym momencie bardzo chaotycznie szybko skracała dystans. Róża nie potrafiła sobie z tym poradzić, trzymać swojego dystansu. Także dość mocno analizowaliśmy tą walkę, ale wydaje mi się, że ten werdykt jest niestety jest słuszny. Róża, bo dla mnie Róża przegrała. Z rzeczy ważniejszych dotyczące twojej osoby oczywiście wszyscy na pewno czekają na ten debiut Tomasza Sarary w DSF. Czekamy i na razie tylko zadebiutowałeś jako komentator. Ale uwierzcie mi państwo, ja chyba najbardziej ze wszystkich czekam, najbardziej bym tak i nie mogę mówić o oficjalnym tym, to co wiem, ale to się naprawdę stanie się to, co więcej jeszcze w tym roku. To co mnie boli to jest to, że ja walkę miałem mieć we wrześniu, październiku, listopadzie i to się dalej odwleka. Wymieniłem do listopada i powiedziałem, że w tym roku to chyba nie trzeba być czarodziejem, że wiadomo, że chodzi o grudzień, ale tam mam w końcu finalnie zadebiutować. Nie mogę powiedzieć z kim, co jak, ale to będzie wow, to będzie naprawdę wow i no i co, no i przygotuję tą formę na grudzień, szkoda, że nie będzie to wcześniej, ale podobno jak na coś się dłużej czeka, to lepiej to smakuje, więc już jestem głodny i chcę. Do tej walki z Turyńskim? Nie, na pewno nie w pierwszej kolejności. Ja na to nie mam ciśnienia, ja jestem lepszym rywalem, to ja takich walk nawet w jakiś sposób nie chcę. Ja wiem, do czego to mówisz i skąd się wzięło to zapytanie, bo filmik tam trochę podniósł emocje. Sporta walki w dużej mierze chodzi przede wszystkim o emocje, więc też rozumiem całą publikę, że na to czekają. To nie będzie pierwsze starcie z Turyńskim. Jeśli on kiedyś przyjdzie, to chętnie zarobię łatwą kasę i wygram tą walkę, bo jestem lepszym rywalem. Dlaczego powiedziałem, że tej walki nie chcę? Bo każda walka to jest ryzyko i ja mimo wszystko, że jestem bardzo pewny siebie, to też mam sobie bardzo dużo pokory i biorę pod uwagę to, że może się wydarzyć coś nieprzewidzianego, czyli moja porażka, a to była naprawdę bardzo duża porażka, na którą nie zasłużyłem i ten zawodnik ma tylko coś do zyskania, ja mam tylko do stracenia, ale nie stracę. Wracając do tego twojego komentowania, wywróżyłem ci to. Tak, pamiętam jeszcze naszą rozmowę, także no widzisz, teraz mi podajesz wszystkie numerki w totolotka i jesteśmy dogadani. Widziałem tutaj Łukasza Jarosza na gali, też kiedyś rozmawialiśmy, że bardzo go namawiasz do powrotu, namówiłeś, wrócił na gali Najmana, teraz jest tu na DSF-ie, myślisz, że zawalczy tutaj? Kurczę, ja jestem owiany dużo, tam gdzieś tam rolą, muszę trzymać tajemnicy, ale nie jest tu przypadkowo. To musi być takie moje polityczne wyjście z tej sytuacji, nie jest tu przypadkowo. No i tyle. Powiedz jeszcze jeden gorący temat. Jesteś trenerem w sekcji sportu walki Wisły. Ostatnio też ukazał się dość kontrowersyjny materiał w mediach na ten temat. Chciałbym, żebyś to skomentował. Tak, wiesz co, nie wiem na ile śledziłeś ostatnimi czasy social media. Nagrałem taki filmik, gdzie podważyłem dość dużo argumentów pana redaktora, dziennikarza Jadczaka. Naprawdę, dla mnie ten wywiad jest bardzo słaby. Ja wiecie co, oczywiście Polska kibicowska dudni i w całym kraju i takie rzeczy dzieją się wszędzie, że ludzie po prostu trenują. Nie trenują do walk na ringu, nie trenują do czegoś innego, a wszystko to zostało naprawdę skumulowane i uderzyło w sekcję trenerów sporty walki, gdzie stało się to na sali, a nie na sekcji. Ja to właśnie podkreślałem, że treningi, które ja prowadzę, są dla bardzo normalnych ludzi. Naprawdę, tam do mnie przychodzą studenci, rodzice z dzieciakami i pan Jadczak potrafił nazwać, że wszystko, co się dzieje na sekcji trenerów sporty walki, to są wszyscy bandziory, że ja jestem bandziorem. On przyszedł na moją salę, zapytał, czy może nakręcić trening. Ja mu dałem na to zielone światło. On nakręcił swój materiał, wykorzystał materiały promocyjne do promowania naszej sekcji, zasłonił twarz mi, paru moim kolegom, naprawdę dziecku 10-letniemu, które przyprowadził ojciec, on zasłonił twarze pewnym osobom i nazywać, że on zdobył ukradkiem materiał, jak trenuje banda chuliganów i tak dalej, więc naprawdę powiedziałem na koniec, wyłącz TVN, włącz mózg. Tak samo naprawdę ja znam środowisko bardzo dobrze i zeznania spokorniałego, co najważniejsze, anonimowego kibica są tak wiarygodne, jak już nie wiem do czego to porównać. Naprawdę
to zwykli niestety tani Janusze to kupują. Zawodnicy, którzy przychodzą do mnie na sekcję, biedni studenci spoza Krakowa mówią, że mama dzwoniła z tatą, żeby tam w życiu nigdy nie szedł, bo to przecież tam przechodzi się, nie wiem, krótki kurs palenia samochodu, czy nie wiem, obrabiania mieszkania, czy wbijania noży. Naprawdę, no, padaka jest ten materiał. Niestety ujrzał światło dzienne, niestety dużo ludzi w niego uwierzyło. Niestety uderza też we mnie, bo ja jestem twarzą tej sekcji. No właśnie, ja też miałem kilka razy możliwość prowadzenia tam treningów parterowych. U ciebie trenujesz sztuki walki, tak? Sporty walki. No i też nie mam nic wspólnego z kibicami, ale też nie widziałem, żeby działo się tam właśnie coś szczególnego, więc no tym bardziej jestem zdziwiony. Tam się nic nie dzieje, tam wszyscy próbowali wykreować z postacią, jaką jest już znany na całą Polskę misie, że on jest takim Escobarem, do który, nie wiem, w kolejce na kolanach stoi prokurator i komendant policji i naprawdę on tam, nie wiem, rozdaje jakieś karty, a to jest bardzo normalna sekcja dla ludzi. Co więcej, pan Jadczak nigdy nie użył w ogóle mojej osoby, tak naprawdę, bo do mnie się nie można dorzucić, ja nie jestem kibicem. Ja nie jestem kibicem, a według jego teorii tam jest tylko kibole, banda i każdy, kto wchodzi, tam przekracza w ogóle próg, to już musi mieć takie kontakty i konszachty ze wszystkimi. A ja naprawdę jestem taką bardzo czystą kartką niezapisaną, która sobie nie da nic zarzucić. Nie jestem kibicem, nie muszę chodzić na mecze, a mimo wszystko prowadzę treningi dla normalnych ludzi. On zapomniał w ogóle powiedzieć o tym, że my naprawdę z zawodnikami jeździmy na zawody amatorskie, na gale zawodowe, że tam przychodzą ludzie, którzy uczą się kickboxingu, bo mają na to pełną zajawkę, bo dzisiaj są sporty walki, bo chcą walczyć na tego typu galach, a przychodzi redaktor, który tak naprawdę mówi, zamykajcie wszystko, wszystkich w życiu do jednego wora, wszyscy bandyci, chuligani, tylko pan Jadczak jest taki prawilny. Pozdrawiam. Spokojnie, zobaczysz, jak to zedytujemy, nie? Widzisz, kuleczki się w głowie zderzyły, chwila była konsternacji, a teraz pójdźmy pogadać. Powiedz jeszcze na koniec, bo był kiedyś temat twoich występów za granicą, w bardzo dużej, słynnej organizacji kickboxingu. Jak to teraz wygląda? Nijak. Kurczę, nijak. Muszę powiedzieć, że... Co więcej, ja pochwalę się jedną rzeczą. Dorobiłem się właściwie od niedawna takiego menadżera z takiej naprawdę z prawdziwego zdarzenia. Naprawdę byłem bardzo sceptyczny do większości tych osób, bo więcej szkodzą niż pomagają, a naprawdę... Z pewnych powodów też nie mogę, sorry. W każdym razie naprawdę jest to taka bardzo, bardzo zdeterminowana osoba i dzięki niej wierzę, że tak naprawdę mam prawo troszeczkę znowu się pokazać na arenie międzynarodowej, albo inaczej, również walczymy trochę o moją reaktywację do boksu, żebym kogoś tam za przeproszenie wyszczelał, poznawał w boksie. Zarobić prawdziwe pieniądze. Nie ma co ukrywać, że ja naprawdę poszedłem do szukania sił w boksie, bo tam się zgadza moneta. Jeśli wywalczymy tą monetę, wywalczymy duże nazwiska, w sportach walki nie ma drogi na skróty, ale ja chcę iść drogą na głęboką wodę. Niech mnie dadzą do nazwisk, z którymi twierdzą, że sobie nie poradzę, to wszystkim udowadnię, że jest inaczej. Wraca temat walki z Diablo? Nie, ale inne mocne nazwisko. Ja do Diablo tak samo bym bardzo chętnie wyszedł. Tam chodzi o duże nazwiska, także gdzieś tam trwają jakieś pertraktacje, o których nie mogę jeszcze mówić. Wyszedłbym do Diablo, wyszedłbym do dużych nazwisk. Wiem, że dzisiaj ludzie lubią takie wojny polsko-polskie. Ja naprawdę do tych największych nazwisk wychodzę. Sam w swojej opinii jako faworyt chcę to udowodnić jeszcze reszcie Polski. Powiedz, a propos jeszcze tego boksu. Czy ty na tą chwilę czujesz się, że możesz rywalizować z tą czołówką Polski wagi ciężkiej? Jak to wygląda? Tak, oficjalnie mówię, że tak. Naprawdę. Ja nie mam czasu ani ochoty robić 30, za przeproszeniem, frajerskich walk, żeby na 31 dostać dużą i dobrą, na której zarobię. Ja mam około 200 walk stoczonych w ringu, ja nie potrzebuję doświadczenia. Ja mam swoje doświadczenie, jak trzeba się przygotować do występu, do tego submaksymalnego wysiłku. Ja wiem, jak to ogarnąć mentalnie. Oczywiście muszę pozmieniać parę walorów technicznych, ale od dawna mam tak naprawdę opinię najlepiej boksującego polskiego kickboksera i również z tymi bokserami miałem styczność. Tam nikt mnie nie powala na kolana, tam nigdy nie było czegoś takiego, żeby ktoś mi wystrzelał po głowie tak i udowodnił mi, Tomek, to nie jest dla ciebie. Więc dlatego wymagam cały czas od kogoś takiego, udowodnijcie mi to, udowodnijcie, że ja tam się nie nadaję, że naprawdę nie jestem w stanie przeskoczyć jakiejś przeszkody, bo w żaden inny sposób nie uwierzę. Aspirujesz do wagi ciężkiej? Tak, w DSF-ie powiedziałem, że chcę manewrować, że jestem w stanie walczyć w wadze cruiser, ale walka cruiser w kickboxingu to jest 95 plus waga ciężka. Również po ostatniej walce na Narodowym z Tomasem Moźnym, muszę powiedzieć, poczułem się mega pewny. Naprawdę mam tego gościa za dobrego rywala, on mnie ani raz nie trafił, przejechałem go jak chciałem, wygrałem naprawdę z dużą przewagą tą walkę. W boksie chyba bym wolał ten cruiser, tylko że tam jest 91, dla mnie naprawdę duża męczarnia. Więc zacząłbym od tej wagi ciężkiej. No bo wiesz, waga ciężka w boksie, no to są chłopy, które mają po 1,95 m albo więcej.
Tak, ale ruszałem się trochę jak wóz z węglem, to w kickboxingu ja również nie zamierzam się żadnym koniem kopać, tylko może być na tyle sprytniejszy, żeby z tego doświadczenia i takich aspektów motorycznych korzystać i to samo będę robić w boksie. Kiedy debiut w boksie? Znaczy debiut, kolejna walka, bo przecież już stoczyłeś. Kurczę, walczymy o to. W tym roku jeszcze ma być jakaś duża gala i coś tam, są jakieś manewry, żeby ktoś tam mnie wrzucił. To wszystko również się wiąże z pieniędzmi. Ja już powiedziałem, że nie będę na pewno robił kroków do tyłu. Nie dam sobie nikomu wmówić. Tomek, weź mi, zrób za walkę za jakieś małe pieniądze, za friko, to się otworzą kolejne drzwi. Ja już mam tyle drzwi otwartych, za żadnymi prawie nic nie ma, że już dziękuję za takie propozycje. Tu i teraz ma się zgadzać. Promotorzy bokserscy się odzywali do ciebie, czy to raczej ty pukasz do ich? No tak, ja się pochwaliłem, dorobiłem się menadżera i tak naprawdę najczęściej to on puka do drzwi, ale jest bardzo zdeterminowany i właściwie od spotkania do spotkania. Mateusz Borek, galę na Polsat Boxing Night, to jest chyba dobra promocja. Chciałbyś tutaj? No chciałbym dużej walki bokserskiej, nieważne dla którego promotora. Takiego, który mi da dobrą walkę i dobrze za mnie zapłaci. Krótka piłka. Na koniec chciałbym jeszcze podziękować komuś, coś powiedzieć. Kurczę, pozdrawiam żonę i dwójkę dzieciaków. Ja jestem w ogóle ojcem dwójki dzieci i dla mnie wyrywać się w weekend z domu to musi być naprawdę jakaś gala. Także pozdrawiam swoją żonę, córę, syna, mam już pełen pakiet, wszystkich znajomych, brata, rodziców, Jezu, babcię, wszystkich, których kocham, lubię i tak dalej. Pawła Sawickiego, widzicie, no pełen pakiet. Jeszcze ktoś chętny? Nie zapraszam tego przed kamerę, bo Łukasz, ja już stoi za kamerą, ledwo go widzę, ale go pozdrawiam, tak, kamerzystę wszystkich, was wszystkich. Dzięki. Dzięki. Dziękuję bardzo.